Ej, cześć, siemano wszystkim ludziom z tej strony Xizer i w kolejnym odcinku na kanale i kolejnej klasycznej wieży postacią, którą nienawidzę, czyli Kong Lao. Żeby było podwójnie znienawidzone, to weźmiemy do tego Kong Lao kolejnego, jeżeli chodzi o cameo, moi drodzy. Także no, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. No i co, mam nadzieję, że oczywiście się wam spodoba. Pamiętajcie o lajkę, się subie, jeżeli jeszcze nie posiadacie, komentarzu, jeżeli macie tylko i wyłącznie jaką ochotę. No i co, dzisiaj wrzucamy odcineczek. Nocne zmiany mi się zaczynają teraz, także nieźle, ogólnie rzecz biorąc. Nieźle, nieźle. Też jeżeli chodzi o kolejny week, kolejny tydzień, to będę miał dwójki, ale tym razem nagram coś na dwójki. Myślę, że to będzie tydzień po prostu fazmofobii w następnym tygodniu, ponieważ fazmo jest najlepiej nagrywane i najkrócej można je nagrać, także jest spoko. Po pierwsze, pierwsza rzecz też tym bardziej. Kung Lao to jest postać, której nienawidzę od zawsze. Dlatego nie przekładałem się jakoś mega niesamowicie bardzo do treningów. Chociaż chwilowych, ale coś tam na pewno sobie, wiecie, poklikamy, więc don't worry about that. No, także lecimy. Pierwszy przeciwnik Darius i Liu Kang. No dobra. Siema kolego, największy na świecie. O ty. Uś. O. Dobra. Uś. Oj. O kurde. Uś. Uś, oj, nie wyszło troszeczkę. Graby się bawimy. Potykam je. Uś. Ej, leżeć. Dziękuję, no kinda warzywo, nie powiem, ale well. Nie wiem, co powiedzieć, tak, nie umiem. Oj. Znam to jedno combo, się nauczyłem, ale chyba... Okej, okay. Dalej już nie potrafię troszkę, powiem wam szczerze, ale... Lao. Okej, nawet nice. Nie ma co. I dabik. Indeed. Dobrze, ładnie, ładnie. Pierwsza rozgrywka z głowy. Nie był to Flawless Victory? Naprawdę myślałem, że zrobimy się Flawlessa, ale jednak najwidoczniej nie. No dobra, dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Także mówię, kolejny stream, moi drodzy, jeżeli chodzi też o Mortala, będzie raczej w sobotę o 19. Także jak ktoś będzie zainteresowany w sobotę na trybie inwazji, żeby posiedzieć sobie ze mną, to zapraszam serdecznie oczywiście. Ja nie wiem, czy też off-stream nie pogram, zależy, ale nie, chyba jak tydzień minie, troszkę jeszcze będzie dostępny ten sezon, chyba z 12 dni około, więc na spokojnie w sobotę będę mógł. Na spokojnie w sobotę będę mógł i może w niedzielę nawet w sumie będę miał na drugie zmiany potem, także właśnie chyba jo. Ale to jeszcze dam wam oczywiście znać, kochani. Także tak, zimno na dworze, powiem wam, śnieg napadał, jest minusowa temperatura, całkiem nieźle bym powiedział. Całkiem solidnie. Także nice, nice. No dobra. Kolejna walka. Kto tam był? Tania i Sayurina. Okej. Okay. Tania to jest druga potok, której nie lubię. Wydaje się, nie wiem, strasznie wredna. O ty. Biczo. Teleporcik. Już. Ło. Oj. Oj, ten kop trzeba wytimingować właśnie, to jest takie... Well, nie tym razem. Grabik! Tyś, maciuro. No to jak nie grabik, to masz to... O ty. Masz w nogę, nie denerwuj mnie. Dzięki. O, taki jesteś pewny, tak? Gnoju. Okej. Okay. Okej, okay, not bad, nawet. Corner nie ma, koleżanko. O, jednak jest, fatli. Okej. Okej. Dobra, załatwię mu normalnie, żeby zrobić fatality jakieś. Halo? Inaczej się robi to fatality, czy o co chodzi? A w dół, dobra, okej. Okay. Wziąłem to, wiecie, z ucztą. Bardzo dobrą. Dla niego normalnie pasuje, to bardziej. Kung Lao. Jej. Mniam, mniam. Pięknie. O, kurki. Pięknie. Nice. Fatality. Beauty, beauty. Tutti fiutti, moi drodzy. Wow, pierwsza ranga na Kung Lao. Niesamowite. No dobrze.
Kontynuując dalej, Johnny Cage i Stryker. Wow, szok. Szok i niedowierzanie, moi drodzy. No, jutro zapewne, nie wiem, chyba Robocopa wrzucę, moi drodzy, tak mi się wydaje. Albo DBD, zobaczymy, albo Robocop, albo DBD, bo Robocopa też trzeba kiedyś skończyć, a on naprawdę jest długi, a my jesteśmy naprawdę dopiero chyba w tej fabule tyci, ponieważ tyle sidequestów robię co odcinek, ale trzeba, no co no. Kupiłem gierę, to fajnie, jak sidequesty też się by robiło. Ale jutro raczej Robocopik, mam ochotę sobie pograć w Robocopa, więc będzie. Tylko Robocop się długo dość wrzuca ogólnie, nie wiem czym jest to spowodowane, ale Robocop się dłużej niż Mortale na przykład wrzuca, także jest to kinda sassy baka. Ogólnie rzecz biorąc, ale no co no. Jest jak jest. Dobra, siema. Johnny i Stryker, tak? Jean-Claude. Yeah, dobra. Chodź tu, gnoju. Yusana ma być. Ała. Znajdu chomping. Okej, nieważne. Podwójnie. Okej. Odbrudkowy. Odtykam je. Okej, takie warzywo, ale no cóż, it is what it is. Oh, never had the chance. Oh, you bitch. Don't be that toxic, man. Już. O, ty gnoju, akurat breaker, no. O, ty. Dobra, lecimy. O, nie da się tak szybko tego. Braki on ma fatality, moi drodzy. Tak, okej. Okay. Już. Smacznego, no. Zrobimy, bo to trzeba, wiadomo. Tulipanek gaming. Joj. No, bardzo ładnie. Anatomia jaka w ogóle. Oh my lord, proszę państwa. No dobrze. Mamy to. Kontynuując, Kenshi Cyrex. Dobra. Widzicie, sobie pospałem, moi drodzy, do 14, chyba ponad 50 chyba, ale to dlatego, że mam nockę, to wiadomo, lepiej wolę być wyspanym, niż potem zgonować na nocnej zmianie, jednak jakby nie patrzeć. Do 6 to wiecie, jak to jest. Ja tylko mam nadzieję, że autobusy będą jeździły o 6. No bo ostatnio miałem taką sytuację, że musiałem zapieprzać na taksówkę, moi drodzy, czajcie to? 25 zł mnie to kosztowało, ja pierdzielę. Dlatego, że były olodowaciałe drogi i nie jeździły autobusy, także no nieźle, powiem wam tak. Dobra, Kenshi Cyrex, gituwa. Zaczniemy sobie od cameo. Okej. Dobrze, wyszło komu, moi drodzy. 42%, widzicie? Bez cameo. To jest dopiero też niezłe. Okej. Ładnie. Okej, nice. Nice. Dobrze. Ty już tam nie pozad, kolego. O ty biczu. Uśmiech, ile to trzyma w ogóle, Boże. Spamuję jednym atakiem, kolego. Oj, nie miałem ręża. Taki jesteś. O, ty kamie. A, ty kurde. No dobrze. Au. Dobra, teraz z cameo, moi drodzy. Iś. Okej, okay, easy. Iś. Smacznego. O, jest to proste cięcie z klasycznych mortali. Nice. No. Bardzo ładnie. Ale widzicie, kurczę, tutaj ten kombos bez cameo 42% całkiem solidny tutaj, więc no. Damage, jeżeli chodzi o Konglao, to naprawdę jest spoko.
Kolejny Konglao i Milina. Okej, się Milina i Konglao. Fajnie, jakby taki damage naprawili na przykład dla Sub-Zero, który jest dość średni, jeżeli chodzi o obrażenia jego, które zadaje. Całkiem smutna to jest sytuacja, ale no fakty. Także prosimy, żeby były buffy do Sub-Zero, błagamy. Wszyscy. Kim, czy wszyscy, bo naprawdę każdy kurczę mówi o tych właśnie obrażeniach Sub-Zero, że są tak strasznie słabe. Przez to, że w becie on był mega mocny, wydali go i jest mega do dupy, także całkiem do dupy sytuacja. Bo ja im mega lubię grać ogólnie, fun to play strasznie. Dobrze, gierka, siemano. Konglao, Konglao i Konglao. I Milinka, siemano. No dobra, walimy się. Oj, well, that was kinda... Ej. What the fuck, jakim cudem to mnie trafiło? O, oh, main, chyba wybijam, moi drodzy. Jakie jest te combo takie? XY pewnie, o? Pewnie, o. Tak, dobra, okej. Okay. O, what the fuck, man? Okej, okay, nice, mamy to. Too easy, no, no. Oj, nie tak, ale dobra. Oj, to już może biłem. Ciężko mi się przyzwyczaić, powiem wam. Tutaj trzeba timingi akurat, naprawdę, co jak co. Okej. Okay. No właśnie, te timingi to jest najgorsze. O Boże. Jeszcze Fatal Blow, naprawdę? No dobra, no. No dawaj, Milenka, dosiad mi robisz, wiem, wiem, bardzo ładnie. I to wyszło. Pięknie. No. Może też X-Ray w takim razie. No i dwa Konglao cię walą na sukę, koleżanko. Smacznego. I odanie jeszcze. Dzięki. Dobra, Konglao, dawaj, zblastuj ją. Niech ona wstanie. Iść. Dobrze. Będziemy robić fatality tutaj. No. Iść. Tylko tutaj ending taki o, z kwiatkami róż. Z płatkami róż. No dobra. Dobra, dobra. Spoko. No idzie gładziutko ogólnie. Tutaj była ta Milena była lekkim problemem, nie powiem. Takim leciutkim, leciutkim. Tyci, tyci. Kano Smoke. Potem Konglao, Konglao, czyli nasze lustrzane odbicie, które pewnie będzie cięższe niż Shai Sung. Zapewne. Ale nie szkodź, kto pytał? Zacznijmy od tego, nieprawdaż, moi drodzy? Kto pytał? Ale idzie spoko, mówię. Idzie bardzo git. Te combo tam wtedy, co udało mi się zrobić. Wątpię, że już drugi raz mi się uda zrobić to w odcinku, ale zazwyczaj to jest w każdym odcinku, także jak gram jakąś postacią, to chociaż raz uda się te combo, które się... Halo? Ostrość? Raz uda się te combo, które chociaż właśnie się uczyłem w treningu. Także spoko, że wyszło. To ja mam z moimi busami, moi drodzy, ja nie wiem. Cancer Gaming. Dobra, siemano. Siemano, siemano. O ty. O ty, kurde, bity. A, za wysoko teraz był, kurde, unlucky troszkę. O ty, sanaba. Okej, gładko. Moi drodzy, gładko. No trochę ja w sumie. Nie ukrywam, że masz rację w tym momencie. O ty. O ty, dobra, tak jesteś. O ty, nie, nie, nie. Okej, Smoke Gaming. Dobrze. Oj, to było słabe z mojej strony, moi drodzy. No dobrze. Dobra, zróbmy ci smoku też tutaj obiadek, bo dlaczego by nie? Mam ochotę cię nakarmić, mordeczko, czaisz to? Także smacznego. Ała, to musi boleć. I mean, bruch. I ciastko, i kurczaczek, czy tam turki. Turki, turki. Joj. Nice. Pięknie.
Pięknie, pięknie, obrzydliwe, as always. Dobrze, dobrze. No i co, teraz czas na lustrzane odbicie, moi drodzy. 15 minut odcinka, także całkiem gładko to poszło, nie ma co, nie ukrywam. Nie ma co, że całkiem gładziutko, bym tutaj powiedział. No i dobra, pewnie będzie tutaj ciężej, jak zawsze, bo te lustrzane odbicie naprawdę daje zawsze się we znaki, jeżeli chodzi o obrażenia i o kombosy, które robi. Także damy, ale damy radę na spokojnie. Pierwsze podejście, no worries, guys. Otrzymajcie moje piwo. Siemano. Taki sam strój masz, a jak? Podobny, kurde, bardzo. No dobra. Identyczny wręcz bym powiedział. O, no co jest? Halo. I feel kinda scammed. Wydawało mi się, że to siadło troszkę, no ale... No ty, dobra. Spamić się na śmierć? O ty. Okej. Też tak umiem. Okej. Najsuba, jakoś tak... Coś ten konglał ciężko mu, powiem wam. Nie wiem dlaczego. Okej, au, au. Usana babycz. Usana babycz. Też to umiem, ale jest gówniany ten spell. No nie, nie kliknęło mi się. Jeszcze raz. O, ty gnoju, nie blokuj. Pana babycz. Też to umiem, widzisz, kolego? No właśnie, tak myślałem. Ładny teleport, mordo. Okej? Będę szczery, zaskakująco słaby był ten Kung Lao, te lustrzane odbicie, naprawdę, nie wiem dlaczego, ale spoko, nie wnika, może to jestem za dobry po prostu, właśnie, o, może tak muszę to interpretować, kurczę. Dobra, Szymon Trąbalski, Quan Chi. No, raczej nie będzie problemu chyba tutaj. No i co? Jeżeli chodzi o ending tego Kung Lao, co on może mieć, kurczę, pomyślmy sobie, jakieś ego top oczywiście. Nie wiem, może to normalnie on tutaj teraz jest The Chosen One'em jakimś, jak nic pewnie, itp. itd. No nie wiem, zobaczymy, nie mam pojęcia tak właściwie. Mówię, a to zawsze próbuję sobie tak jak za czasów Kroniki, że oni mają tą klepsydrę i oni robią co chcą, kim będą chcieli być i w ogóle TP. Także to nie jest to, Piotr, to jest po prostu kontynuacja jakby, więc no nie wiem co tutaj może być. Że to, że są bardzo super, razem wszyscy dołączyli i chronią ziemski wymiar i są słodziakami. Nie mam pojęcia naprawdę, także well, we shall see at the second, ladies and gentlemen. Jaka fajnie giereczka, kiedyś by się... A, stay hydrated, aha, zapamiętałem, moi drodzy, stay hydrated, pamiętajcie. Dobrze. Siema, Szymon. Szymon Trąbalski. Taki jesteś, no. Iś. No to nie działa tak, jak myślał, ale... Iś. Dobra, nie miałem i tak tutaj... O, Yusanawa. Man. Easy, I'll say, what the hell? That's how it's done. No, trochę jo, no. O, dostał tam Szymon. Ajajaj, wtedy nie wiem, jak ja to zrobiłem, że trafiłem naprawdę, nie tamtym. Dobrze. Jaj. Dobra, enchanted to na koniec. Iś. Iko, o, nawet kopa mu nie dałem. Dobra, to było bardzo proste, nie ukrywam. Dwa Kung Lao was rozpuszczyły. Czy wy się czujecie dobrze? No nie wiem. Szajsunki, Quan Chi, wstyd i hańba. Naprawdę. Ja bym się wstydził, po prostu. Gajt. No i co? Final punch. Rocket punch. Elegancko. No i dobra, moi drodzy, zobaczmy, jaki ending mają. Dzisiaj jaki ending ma Kung Lao. Po prostu. Gdzie są cameo endingi, halo? Imagine. Co my tu mamy? It was inevitable that the Shaolin masters had me join them.
They knew just how much future initiates could learn from me. Shujinko was one of my earliest. Oh. His ability to absorb anyone's powers and skills was amazing. Holy moly, Shujinko. With the right training, he could become our greatest champion. Ale ja. I knew that I alone could give it to him. But as his proficiency grew, so did his ego. In love with himself and his power, Shujinko became a threat to the realms. Oh fuck, man, to jest Shujinko, czemu on ma? And learned humility. Because I wasn't the one to teach it. No właśnie. I should have listened to Raiden's warning and not tried to train Shujinko alone. After he was subdued, Shujinko's accumulated abilities and memories were taken from him. He is once again a new initiate, ready to begin his training. This time, Raiden and I train Shujinko together. He will become the champion he is destined to be. And I will fulfill my duties humbly and cooperatively. Shujinko taki OP się stał w ogóle, ty? Proszę państwa, ciekawe, nie powiem ogólnie. Na wyjdziszy Kong Lao, ego top i prawie zepsułeś świat oczywiście, jak zwykle. No, interesujący ending, nie spodziewałem się, że jakiś trening Shujinko w ogóle. Jestem dość w szoku, nie powiem. Także niezły, niezły ten ending, nie powiem, jak na Kong Lao, to całkiem, całkiem nieźle, moi drodzy. No i co? Także to było tyle, jeżeli chodzi o odcinasek. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu lajkensa w górę, subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie. No i co? I komentarza, jeżeli macie taką i wyłącznie tylko ochotę, moi drodzy. No i co? Ja się z wami żegnam. W ogóle zrobiłem największy wynik na tym Kung Lao. Ja pieprzę. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Do jutra. Siema.